to profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs! Szymon Jadczak napisał gigantyczny tekst o Czesławie Michniewiczu i jego przeszłości. Generalnie widać, że autor włożył w ten tekst bardzo dużo pracy, że spędził długie godziny na czytaniu akt, wyciąganiu wniosków, konsultacjach z osobami, które znają tamte śledztwo. Jeśli są rozmowy Michniewicza z Forbrichem, to są osadzone w kontekstach meczowych. Jeśli są zeznania Michniewicza, to są one zestawione z zeznaniami innych świadków. Czyta się to jak powieść kryminalną, która niestety nie jest fikcją, a jedynie prawdziwym obrazem futbolu polskiego sprzed około 2 dekad. O tekście zrobiło się głośno, o co sam Szymon Jadczak zadbał i dobrze, bo trzeba promować swoje teksty. Natomiast czy ten tekst przybliża nas do wyjaśnienia prawdy na temat tego, czy Michniewicz był umoczony w korupcję, czy też nie był? Nie wiem, choć się domyślam. Natomiast nie ma co dyskredytować tego tekstu, bo moim zdaniem to jest prawdziwa encyklopedia na temat tego, czy Michniewicz miał kontakt z osobami zamieszanymi w korupcję, czy mógł mieć kontakt z osobami zamieszanymi w korupcję, czy sam był zamieszany w tę korupcję, a jeśli był, to w jaki sposób. Jeśli ktoś zielony w temacie chce dowiedzieć się, jak Michniewicz działał, jak kontaktował się z fryzjerem, o jakich meczach mowa, to po prostu lepszego tekstu w tym temacie nie znajdzie. Poza tym mamy też kilka nowych faktów w tej sprawie i te fakty są dla mnie bardzo ciekawe, bo mianowicie burzą pewną narrację budowaną też przez Michniewicza. Przede wszystkim zostaje zburzona narracja Czesława Michniewicza na temat połączeń z fryzjerem. Selekcjoner w Hate Parku, w którym obszernie tłumaczył, udolnie lub nie, z tych rozmów, wyjaśnił, że fryzjer dzwonił do niego non-stop, że to wariat, że potrafił telefonować w nocy i pytać o jakieś bzdury, a tymczasem okazuje się, że to nie tak, bo to Michniewicz częściej wybierał numer fryzjera, niż fryzjer wybierał jego numer. Znajdujemy zatem wyłom w linii obrony Michniewicza, co oczywiście prokuruje kolejne pytania. Po co do niego dzwonił? Dlaczego dzwonił w dni meczowej, to nie raz i nie dwa? Dlaczego dzwonił tuż po meczach ze swoim udziałem? Dlaczego, według zeznań innych osób objętych śledztwem, uczestniczył w konferencjach telefonicznych razem z fryzjerem? Takich pytań jest oczywiście dużo więcej. Część z nich Szymon Jadczak wysłał do Czesława Michniewicza, na które dostał odpowiedzi typu, nie wiem, nie pamiętam, trudno mi się odnieść do tego, co było 18 lat temu. No generalnie to, co już słyszeliśmy wcześniej, gdy Michniewicza pytano o konkrety. Nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Mnie najbardziej zaciekawiły dwie opinie niezależnych od siebie prawników, które znalazły się w tekście Jadczaka na Wirtualnej Polsce, bo większość tych faktów, kiedy Michniewicz dzwonił, do kogo dzwonił, ile razy dzwonił, jakie były okoliczności tych takich podejrzanych meczów z udziałem Michniewicza, to wszystko już znaliśmy, to znaczy jesteśmy w stanie na podstawie blogu Piłkarska Mafia czy na podstawie tekstu w przeglądzie sportowym sporządzić mniej więcej obraz, kiedy Michniewicz dzwonił, kiedy fryzjer do niego dzwonił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te dwie opinie prawników, o których wspomniałem, one są dla mnie w pewien sposób przełomowe. Może nie, że otwierają oczy, ale na pewno rzucają nowy cień na tę sprawę. Dla mnie istotne, dla osoby, która po prostu chce znać prawdę, albo przynajmniej do tej prawdy się zbliżyć, jest to, co mówi właśnie ta dwójka prawników. A mówią wprost, że na bazie zebranych materiałów dziwią się, że Michniewicz nie został mocnie przyciśnięty przez prokuraturę, że dziwią się, że nawet jeśli nie dostał zarzutów, to że te zeznania nie są agresywniejsze ze strony prokuratorów. Może to były zaniedbania prokuratorów, może prokuratora miała jednak inne zdanie na temat Michniewicza, może odstawiono ten temat na później, a później zapomniano do niego wrócić, może odstawiono temat na później, a później uznano, że jednak nie ma do czego wracać, a może po prostu prokuratorzy mieli tyle roboty, że w tym gąszczu osób odstawili Michniewicza gdzieś na bocznicę i uznali, że to jest temat niewarty starań. Chociaż trochę by mnie to dziwiło, bo no jednak Michniewicz
Michniewicz był trenerem z jednak już uznanym nazwiskiem. No, dużo mniejsze płotki były skazywane, czy dostawały zarzuty, a Michniewicz jednak nie. Na te pytania jednak myślę, że powinna odpowiedzieć prokuratura. Natomiast czy my jesteśmy mądrzejsi po tym tekście Szymona Jadczaka? No ja jestem mądrzejszy, na pewno. Natomiast czytając ten tekst, byłem w pewien sposób przygnębiony. Ja nie załapałem się na tamte czasy polskiej piłki, to znaczy załapałem się tak mniej więcej, gdy mowa o czasach, powiedzmy, od roku 2000 do 2008-2009, no to ja miałem kilka lat, później miałem 10, 11, 12, 13. Chłonąłem piłkę nożną, ekstraklasową, jeździłem na mecze do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie gra Dyskobolia, bo miałem tam po prostu blisko, a oglądałem mecze w Kanał Plus, później oglądałem Ligę Plus Ekstra i nie analizowałem tak tego, kto komu może pomóc, dlaczego ten faul wydaje się podejrzany, dlaczego nagle ci, co powinni wygrać, jednak przegrywają i to w takich dziwnych okolicznościach. Natomiast rozmawiałem z moimi starszymi kolegami, którzy na przykład pasjonowali się Lechem z tego okresu Michniewiczowskiego i no, nie ukrywam, oni czują się po prostu oszukani. Oni żyli tamtym Lechem i po latach czują się oszukani, czują, że odstawiono przed nimi teatr, w który oni uwierzyli. Czują, że ich bohaterowie tamtych lat no byli oszustami. I myślę, że dobrze, że taki tekst powstał z uwagi na to, że pokazuje pewne mechanizmy, które nie tylko niszczyły futbol wtedy, ale które splamiły też wielu ludzi. Oczywiście patrząc na winnych tamtego stanu rzeczy, musimy podzielić ich na tych, którzy ewidentnie łamali kręgosłupy moralne i byli twórcami tego obrzydliwego systemu i na tych, którzy biernie z tego korzystali. W której grupie był Michniewicz? A może jeszcze był w tej trzeciej, która jak w tym kawałku problemu nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Wydaje mi się, że ta trzecia opcja jest po prostu nierealna. Nie po tym, co możemy przeczytać w tekście Jadczaka, nie po tym, co możemy wywnioskować na podstawie zeznań, czy samego Michniewicza, czy świadków. No, wydaje mi się po prostu to zupełnie nierealne, bo przecież Michniewicz rozmawiał z fryzjerem ponad 20 godzin przez telefon. Czy jesteście w stanie nawet ze swojego telefonu znaleźć numer, z którym rozmawialiście przez ponad 20 godzin w przeciągu ostatnich paru lat? No 20 godzin to jest jednak bardzo dużo. Nie da się też przejść chyba przez najbardziej umoczony klub w korupcji w tamtych czasach, czyli chodzi mi o Amikę Wronki. Nie da się przejść przez niego i nie wiedzieć nic o korupcji, nigdy o nim nie usłyszeć, nie zdawać sobie sprawy z tego, co się dzieje dookoła. W tych zeznaniach, czy nawet nie w zeznaniach, albo w tych ostatnich wypowiedziach Michniewicza, chociażby w hate parku na kanale sportowym, często Michniewicz powtarza: nie wiem, nie słyszałem, nie pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. I jestem w stanie zrozumieć, że nie pamięta, o czym konkretnie rozmawiał w meczu, który odbywał się 18 lat temu i o czym rozmawiał po tym meczu z Forbrichem, czy z osobami, które były blisko fryzjera. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że nie jest w stanie sobie przypomnieć, czy nie wiedział o tym, że któryś mecz został mu kupiony. Że nie wiedział, czy sam uczestniczył w tym procederze. Czy nie wiedział, że coś takiego wokół niego się odbywa. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, że można tego nie pamiętać. Rozumiem, że można nie pamiętać, czy 15 maja 2000 któregoś roku po meczu Lecha Poznań z Górnikiem Polkowice rozmawiałeś z tym numerem, który należy do fryzjera, o pralkach, czy jednak o meczu, o tym, czy ten mecz został sprzedany. Ale generalnie jesteś chyba w stanie sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek, ile razy rozmawiałeś z fryzjerem na temat korupcji. Jeśli zero, no, trudno mi sobie to wyobrazić, że rozmawiając kilkadziesiąt godzin z fryzjerem, ani razu nie padło hasło korupcja, kupiony sędzia, przekonany sędzia i tak dalej. I nie, to nie jest oskarżanie Michniewicza, bo tak jak wszyscy twierdzą, skoro nie ma zarzutów, to z punktu widzenia prawa Michniewicz jest niewinny. Natomiast jeśli stanąłby przede mną ktoś z pistoletem w ręce, ktoś, kto ma pełną wiedzę na temat tamtych wydarzeń, ktoś, kto był na miejscu i zna prawdę, i ten ktoś powiedziałby, celując we mnie z tego pistoletu: panie Smyk,
Jest jedna dobra odpowiedź. Jeśli pan odpowie dobrze, to pan przeżyjesz, a jeśli nie, to strzelę ci w łeb. Pytanie brzmi, czy Michniewicz korzystał na korupcji lub o niej wiedział? To powiedziałbym, że tak. Takie są moje odczucia i jeśli miałbym zmaksymalizować swoją szansę na przeżycie, to wybrałbym tę wersję, moim zdaniem, bardziej prawdopodobną. Drugi wątek tej całej sprawy, o której chcę powiedzieć, jest taki trochę osobisty, bo dawno nie dostałem tylu wiadomości, czy nie przeczytałem tylu tweetów, wpisów na Twitterze, wykopie, nie wiem, w komentarzach naweszło, tak wulgarnych czy obraźliwych pod moim adresem. Nie chcę tutaj robić z siebie ofiary, bo jakby wybierając ten zawód, trochę wiedziałem, z czym to się wiąże i jakby nadal funkcjonując w internecie wiem, na czym to polega. Pytacie, dlaczego tego nie komentujesz? Czy Stanowski wam zakazał? Czy poszły jakieś wytyczne co do tego, jak macie zachowywać się w tej sytuacji? Dlaczego siedzicie cicho? Proponowałbym jednak trochę zbastować. Przede wszystkim to nie jest prawda, że siedzimy cicho, czego dowodem może być chociażby to, że słuchacie czy oglądacie vloga na ten temat. Po drugie, no podrzucam wam w opisie, czy tutaj może nawet puszczę tytuł tych tekstów o korupcji Michniewicza, o tym, jakie są argumenty obu stron, która strona wydaje się bardziej prawdopodobna, więc to nie jest tak, że siedzimy cicho. Cicho też nie siedzieliśmy po tekście Jadczaka. Znów, czytacie i oglądacie, czy właśnie słuchacie i oglądacie tego vloga. Poza tym na weszło wrzuciliśmy też opinie prawników, o których wspominałem i znów będziecie mieli tekst w opisie, tutaj będziecie mieli tytuł tego tekstu, więc to nie jest tak, że siedzimy cicho. Poza tym jeden z moich redakcyjnych kolegów próbował kontaktować się z Szymonem Jadczakiem i zaproponował mu wywiad na temat tego tekstu, natomiast Szymon Jadczak odmówił. Więc naprawdę wyluzujcie z nazywaniem mnie czy moich kolegów podnóżkiem Michniewicza, sprzedajnymi frajerami czy nie wiem, niehonorowymi, no nie chcę brzydko mówić, bo YouTube później mi to zdemonetyzuje, natomiast myślę, że moglibyście trochę zluzować, bo koniec końców gdzieś tam po drugiej stronie tego tweeta, wpisu, czy nawet komentarza gdzieś na YouTubie też jest człowiek, który ostatecznie chyba w niczym wam nie zawinił. Na koniec tego wszystkiego zastanawiam się, co dalej z Michniewiczem. Wydaje mi się, że tutaj nie ma optymalnego rozwiązania. To znaczy optymalne rozwiązanie jest. Ja chciałbym, żeby Michniewicz powiedział, jak było, by zamiast rozpisywać skład i zmiany z jakiegoś meczu sprzed prawie 20 lat, powiedział, czy wiedział o korupcji, czy biernie się lub aktywnie brał w niej udział, bo odniósł się do zarzutów bardzo szczerze, ale tak naprawdę bardzo szczerze. Być może warto by na te pytania, które czy stawia Jadczak, czy wcześniej ja stawiałem, odpowiedzieli sami prokuratorzy prowadzący tamtą sprawę, byśmy nie tkwili przy znakach zapytania, a dostali klarowne odpowiedzi. W innym wypadku tkwimy w atmosferze smrodu. Michniewicz przed tym nie ucieknie, sprawa będzie do niego wracać, wróci ze zdwojoną siłą, gdy przyjdzie taki moment, gdy skończy się ta jego przygoda z reprezentacją. Czy wierzę, że Michniewicz rozwieje te wątpliwości i odpowie szczerze na to wszystko? Szczerze mówiąc, nie wierzę, bo mam wrażenie, że klamka już zapadła, że Czesław Michniewicz podjął już decyzję i podjął decyzję o wersji, którą będzie podtrzymywał, prawdziwą lub nie. W momencie, gdy zgłosił się do prokuratury jako świadek, gdy przyjechał tam ze swoim adwokatem, gdy opowiedział swoją wersję wydarzeń i wydaje mi się, że dla niego to jest sprawa wyjaśniająca wszystko, że tam padły słowa, które w jego mniemaniu ucinają temat, powiedział to, co chciał powiedzieć i koniec. Z tym, że no, życie tak nie wygląda, że poza tym, co ty powiesz, musisz być gotowy też na pytania. Musisz być gotowy na zmierzenie się z pytaniami, na zmierzenie się z ludźmi, którzy mają wątpliwości, bo koniec końców no, to nie jest tylko twoja wersja. Jeżeli twoja wersja później jest kontrowana przez inne osoby, jeśli jest kontrowana przez bilingi, jeśli jest kontrowana przez dziennikarzy, którzy dotarli do innych źródeł, no to musisz być gotowy do tego, by się z tym zmierzyć. A mam wrażenie, że Czesław Michniewicz z tym mierzyć się nie chce, co pokazuje jego reakcja na to, na ten temat. Mam wrażenie, że no, Czesław Michniewicz wolałby ten temat uciąć i już nigdy do niego nie wracać. Nie z uwagi na to, że
czuję się osaczony, czy czuję się tak zajęty tą sprawą, żeby nie móc się skupić na, nie wiem, wydawaniu poleceń Piotrowi Zielińskiemu czy Tymoteuszowi Puchaczowi, bo mam wrażenie, że Michniewicz nie chce być zapędzony w kozi róg, bo koniec końców mógłby powiedzieć coś, co negowałoby jego wcześniejszą wersję. Jesteśmy zatem skazani na kolejne, nie wiem, nie pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, i to prokuruje kolejne pytania. A te pytania też prokurują takie teksty jak te Szymona Jadczaka, które są potrzebne i bardzo dobrze, że takie teksty powstały. I wątpliwości będziemy mieli jeszcze więcej. Przekonani myślę, że pozostaną na swoich stanowiskach. Jeśli ktoś mówi, że Czesław Michniewicz jest winny, to nie zmieni tego żadne okoliczności wyjaśniające, że jest jednak niewinny. A ci, którzy twierdzą, że jest niewinny, no nie dadzą się przekonać, że Czesław Michniewicz ma ręce ubabrane w tym korupcyjnym bagnie. Natomiast dobrze by było, żeby do tej grupy, która jest między jedną skrajnością a drugą, docierało jak najwięcej faktów. I póki co te fakty przedstawił Szymon Jadczak, a Michniewicz wciąż nie pamięta. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, bo też jestem ciekaw waszej opinii i tego, jak patrzycie na tę sprawę, ale na sprawę już samego tekstu i tego, jak on wpływa na całe to zamieszanie związane z Michniewiczem, jakie wy wysnuliście wnioski z tego tekstu i z czym będziecie dalej iść przez życie i czego też wy oczekiwalibyście od Czesława Michniewicza, bo wydaje mi się, że skoro sprawa zeszła już tak daleko, to dobrze by było, żeby selekcjoner teraz podjął odpowiednie kroki i może wy macie jakiś pomysł na to, w którą stronę ta sprawa może zajść dalej. Ja za dzisiaj dziękuję, to był program Smykałka, ja nazywam się Damian Smyk i do zobaczenia za tydzień.